Dzień dobry, Beata Tomczyk, Diet Coaching, Psychodietetyka, Odżywianie Intuicyjne. Zapraszam Was bardzo gorąco do tego odcinka. A powiemy sobie w nim yy, o tym, czy oczyszczanie wiosenne, czy, czy to ma sens. Czy to jest jednak temat przereklamowany i nie ma co się na to dać łapać. Więc co ja o tym myślę, takie moje też doświadczenie, podzielę się z Wami tym wszystkim, co wiem, moją wiedzą, moim doświadczeniem, ale w takim powiedzmy krótkim odcinku, żeby Was też nie przeładować wiedzą, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału żebyście byli na bieżąco z tymi krótkimi, jak i też tymi dłuższymi moimi nagraniami. Te krótkie są po to, żeby was motywować na bieżąco, a te dłuższe, żeby poddać to, co mówię, waszej refleksji. Słuchajcie, kochani, jeżeli chodzi o temat oczyszczenia ciała. No to tak, jest to dość chwytliwy temat i można go ugryźć w sposób niewłaściwy, i w ten sposób można doprowadzić do tak zwanej terapii szokowej dla organizmu. Ale można też to oczyszczanie wiosenne wykonać we właściwy sposób, po to, żeby nas wzmocnić, żeby poprawić nasze wyniki badań, żeby poczuć więcej energii. I właśnie wiosna jest takim super momentem na to, żeby takie wiosenne oczyszczanie sobie zapodać. Zobaczcie, my jakby w tym momencie mamy plagę chorób cywilizacyjnych. To, ta, ta plaga tych chorób cywilizacyjnych nie jest wynikiem biedy, nie jest wynikiem niedostatku, jest wynikiem nadmiaru. Tylko że właśnie niestety nadmiaru czegoś, co nam nie służy, bo zauważcie sobie: jemy za tłusto, za słodko, bardzo często jesteśmy odwodnieni. Tutaj też nieraz widzę to u moich podopiecznych, że my długo pracujemy nad tym, żeby w ogóle wypracować sobie taki rytm, taki nawyk picia wody w ciągu dnia. Sama gdzieś tam musiałam nad tym pochylić głowę i wypracować w sobie taki właśnie nawyk regularnego dostarczenia sobie płynów obecnie piję 3 litry wody dziennie i to absolutnie nie wynika z tego, że ja gdzieś tam się zmuszam do tego, to wynika z moich potrzeb, z moich potrzeb. Więc zauważcie, że też jak my potrzebujemy tej wody, to wcale niekoniecznie jest tam litr czy litra wody dziennie, to może być nawet więcej, jeżeli coraz bardziej otwieramy się na kontakt z ciałem, a wiadomo, że łatwo pomylić sobie pragnienie z Złaknieniem i wtedy właśnie dostarczyć sobie jedzenie, posiłek zamiast nawodnienia, zamiast picia. No i w ten sposób właśnie przysporzyć sobie nadmiaru kalorii. Co jeszcze? No, my też sięgamy po taką żywność wysoko przetworzoną, niestety fast foody, takie szybkie jedzenie na mieście kebaby, pizza to wszystko jest ok. Tylko, że gdzieś tam mam wrażenie, że łatwo jest nam się zagubić w tym i po prostu przedawkować. Te, te, te fast foody, takie właśnie tą żywność wysoko przetworzoną, ona oczywiście smakuje, cechuje się wysoką smakowitością, ale to właśnie po to, żeby nas zachęcać do tego, żeby jeszcze więcej tego jeść. Tam jest dużo soli, tam jest dużo wzmacniaczy smak, które wcale nam tak w nadmiarze nie służą. Absolutnie do soli nic nie mam, soli jest nam potrzebne, ale też nie chodzi o to, żeby spożywać tej soli, nie wiadomo, ile i też spożywcza nie jest dla nas dobra, lepiej kłodawska, himalajska, morska, prawda? My też jemy za dużo mięsa. Zobaczcie, że mm, bardzo promowane jest takie dobiałczanie dobiałczamy, dobiałczamy. I okej, okay, jak najbardziej tak, jeżeli trenujesz intensywnie, jeżeli jesteś sportowcem, sportow, tak sportowcem to, to oczywiście tutaj białko jest potrzebne. W ogóle w Twojej dzieci jest białko potrzebne. My też jako kobiety potrzebujemy tego białka więcej w pierwszej fazie cyklu miesięcznego, a mniej tego białka potrzebujemy w drugiej fazie cyklu miesięcznego. Ale zauważcie, że my tego białka jemy po prostu za dużo. I to szczególnie w postaci mięsa. Przecież mamy też białko roślinne, ciecierzyca, soczewica, pasola, groch. Mamy też jajko jako białko wzorcowe ryby, orzechy, pestki, nasiona, warzywa. Tam również występuje białko. I my wcale nie potrzebujemy tego białka nie wiadomo ile. Potrzebujemy go po prostu mieć. Posiłku, dlatego że on powoduje, że mamy takie uczucie sytości zapewnione na dłużej, ale to też jakby jest niezbędnym makroelementem naszej diety. Jednak wcale nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie właśnie sięgać po to mięso, które umówmy się jest wątpliwej jakości, szczególnie takie mięso ze sklepów spożywczych, czy taka kiełbasa zwyczajna, naprawdę te szynki, naprawdę na to trzeba dużą uwagę zwracać, mieć taką świadomość klienta, konsumenta, czytać skład etykiety, zwracać uwagę też na smak, na konsystencję, na, na wygląd ty, te, tych wędlin, tych, tego mięsa, żeby sobie po prostu nie narobić problemów. I zobaczcie, co się dzieje dalej. Zapominamy też o dostarczaniu sobie niezbędnej porcji warzyw i owoców. Mówi się o pięciu porcjach dziennie. Teraz nawet czytałam, że jest dziesięć porcji dziennie, co mam wrażenie, że jest po prostu czasami nierealne. Zobaczcie na dietę też dzieci. I tutaj wcale nie chodzi o to, że, że to jest łatwa sprawa, przemycić te dziesięć czy nawet pięć porcji warzyw i owoców. Też jestem mamą małych dzieci i wiem, że to jest wyzwanie. Ale jednak my, jako dorośli, też powinniśmy mieć taką no, wysoką tą świadomość. I gdzieś tam weryfikować, czy, tego, czy tych warzyw i owoców nie jest za mało w naszej diecie, bo generalnie jest jej za mało u takiego przeciętnego Kowalskiego. I my często łapiemy się na to, że my to, te niedobory sobie zapewnimy, jakby sobie je, te niedobory sobie jakby, z, z, brakuje mi teraz słowa, ale jakby zapewnimy sobie tak przez suplementy. Polska jest jednym z krajów, które uzupełnimy, o, właśnie, chodziło mi o uzupełnimy. Uzupełnimy suplementami. Polska jest jednym z krajów, które są na jednych z najwyższych miejsc, jeżeli chodzi o zażywanie suplementów. To nie jest dobra wiadomość. Ja jestem za suplementami, sama suplementy zażywam, ale tu nie chodzi o to, żeby teraz łatać sobie dziury. Suplementami, a nadal praktykować niepełnowartościową dietę, ubogą witaminy i składniki mineralne. Suplementy nie mają łatać, mają być uzupełnieniem diety. Dlatego też zobaczcie, jak nawet są w składnikach podane są poszczególne elementy wchodzące w skład danego preparatu. Tam nie jest, że zapotrzebowanie 100%, ponieważ my mamy przede wszystkim z diety to czerpać a że też jakość naszych produktów, warzyw, owoców jest obecnie no, uboga i w składniki mineralne, witaminy, to ponieważ no, też jakość tych produktów maleje, gleba jest coraz mniej żyzna, to warto się suplementować, ale oczywiście rozważnie i też nie, że suplementy są ważniejsze od tej diety. prawda? Więc zobaczmy, jak do tego dołożymy sobie jeszcze, że niestety, ale podejmujemy znikomy, od, znikomy wysiłek, fizyczne, też po prostu nasze społeczeństwo tyje i trzeba o tym mówić głośno, tyją nasze dzieci, więc też ta aktywność fizyczna jest niewielka. Jeżeli to jest tylko 4000 kroków dziennie, to warto się zastanowić, do tego jak dojdzie stres, wysoki poziom kortyzolu w ciągu dnia, bo nasze życie jest teraz takie jakby napędzane takim wyścigiem szczurów, perfekcjonizmem, multitaskingiem, także. Działamy na wielu poziomach, w wielu przestrzeniach naraz. Po prostu, wiecie, działanie, 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 energia męska. Mówiłam o tym na masterclassie. Zresztą, o tej energii męskiej, to dla kobiet wcale nie jest naturalny stan, tak cały czas być takim czymś, w takim kołowrotku. To jak jeszcze do tego dołożymy brak snu, a często, wiecie, zarywamy sobie noce, idziemy spać po 12, bo jeszcze chcemy sobie jakiś film oglądać, bo jeszcze coś tam poskrolować chcemy. No to słuchajcie, tych zanieczyszczeń, tych toksyn jest sporo. I teraz albo się tym, temu przyglądniemy bliżej, albo tak to sobie będzie w nas. Kumulowało się, kumulowało się, umówmy, jeszcze do tego dochodzą emocje. Dużo mówię o emocjach w odniesieniu do odżywiania, bo jednak tutaj ta korelacja jest bardzo duża, a emocje to też pewien ładunek energetyczny, który osadza się w naszym ciele niewypowiedziany. I jak mamy być zdrowi? Słuchajcie, jak mamy być zdrowi? Jak mamy mieć dużo energii? Jak mamy mieć dobre skupienie? I dobrą kondycję i dobre wyniki krwi. Jeżeli chodzi o te choroby cywilizacyjne, to zobaczcie, no to po prostu miężyca, tarczyca, nadciśnienie, otyłość, cholesterol, problemy z jelitami, to wszystko ma swój, jakby swoje podłoże przede wszystkim w diecie w diecie i w stylu życia. Więc albo my się temu przyglądamy, bierzemy na tapetę, no albo niestety mamy te dolegliwości, jakie mamy. Boli nas wszystko, bolą, boli nas kręgosłup. Ciężko jest nam się wlać z łóżka, podjąć się codziennych wyzwań. Pamiętajmy, że jest coś takiego jak nerw błędny, który łączy nam umysł z. Naszymi jelitami to jest wszystko zależne od siebie. To nie jest tak, że tutaj sobie ciało, umysł sobie, jaki jest stan jelit, taki jest stan naszego umysłu, jaki jest stan naszego umysłu, taki jest stan naszego ciała. Więc tutaj jakby zobaczcie, jak bardzo ważne jest to, żeby jednak dbać o tą mikroflorę jelitową, ponieważ ona wpływa na nie tylko nasze funkcjonowanie w takim znaczeniu fizycznym, ale również na naszą mentalność, na nasze myślenie, na naszą jakość, Pracy, umysłu, stan skupienia, prawda? Więc nasze myśli, nasze emocje, przecież myśli generują. Emocje, jeżeli nasze myśli są złe, negatywne, trudne, takie prawda, takie dołujące, to takie też będą nasze emocje. A jeżeli nasze ciało, nasze jelita nie funkcjonują dobrze, no to właśnie yy, ta oś, yy, umysłu jelita nie będzie działała prawidłowo w takim sensie, że no, to, te jelita, ten zły stan jelit będzie wpływał na, na ten nasz umysł, no to zobaczcie, co my sobie robimy całościowo holistycznie. Dlatego właśnie ja bardzo promuję takie podejście holistyczne do odżywiania do, do ciała, do nas. Nie można wyrwać tylko jakby jednego tematu chorób, jednego tematu odżywiania, jednego tematu aktywności. I skupiania się tylko na nim, bo to wszystko to są naczynia połączone. Więc teraz, czy oczyszczanie z nagromadzonych toksyn jest przereklamowane, czy to jest absolutna konieczność? Ja myślę, że w tym momencie już odpowiedź nasuwa się nam sama. Oczywiście, że tak, oczyszczenie jest nam potrzebne. Tylko tutaj absolutnie nie mówię o tym, żeby teraz przechodzić na jakieś detoksy sokowe, bo absolutnie nie jestem tutaj za tym, żeby teraz tutaj Was wiecie w jakiś sposób oj nie, nie pokazuj mi się tutaj, w jaki sposób Was tutaj yy, wiecie, yy, na, na, naprowadzać na to, żeby teraz się podejmować jakiejś diety sokowej, yy, która będzie trwała przez 14 dni, wiecie, i, i będziemy tylko soki pić, to nie o to chodzi. Chciałabym Was zachęcić do takiego bardziej właśnie podejścia Intuicyjnego, w kontakcie z ciałem, z naszymi predyspozycjami, z naszymi możliwościami zasobami. O co tutaj mi chodzi? Jeżeli masz teraz jakiś trudniejszy czas w życiu, dużo spraw takich prywatnych, ale też zawodowych, to taka szokowa terapia od, oczyszczająca dla Ciebie nie będzie dobra, możesz to zrobić zdecydowanie łagodniej. Ale jeżeli na przykład czujesz, że masz teraz dużo zasobów, dużo energii, bo wiadomo, że też oczyszczenie potrzeba, potrzebuje naszej energii, naszego skupienia, naszego, naszego świ naszej świadomości, to jak Najbardziej możesz pójść o krok dalej i w taki stan, powiedzmy, bardziej zaawansowany pójść. Ja generalnie byłam na takim oczyszczaniu dieta Dąbrowskiej, na diecie Dąbrowskiej, to trwało 14 dni. Ja pamiętam, że wtedy. Mm, wiadomo, tam się je tylko warzywa i owoce w różnej formie, gotowana, duszona itd. Tak I się czułam fantastycznie po tych 14 dniach. Owszem, to nie było łatwe, bo musiałam zrezygnować z kawy, którą bardzo lubiłam. No i też wiadomo, brakowało mi jakiegoś tam tego tłuszczu, bo na diecie Dąbrowskiej nie ma tłuszczu więc gdzieś tam czułam jakieś takie troszkę zmęczenie momentami, ale to było oczyszczenie ciała. Ja po tej diecie czułam się naprawdę fantastycznie. I właśnie dlatego skłoniło mnie to, jakoś tak teraz jest wiosna, przychodzi wiosna, poczułam, że, że chciałabym się z Wami tym wszystkim podzielić i absolutnie tutaj nie chodzi mi o to, żeby teraz Wam mówić o diecie dr Dąbrowskiej, ale o tym, żeby właśnie zachęcić Was do takiego bardziej powiedzmy generalnego porządkowania naszego ciała, bo zobaczcie, my naturalnie na wiosnę chcemy sobie dom posprzątać, firanki wybrać, wiecie, okna, szczególnie na Wielkanoc wiele kobiet tak robi. Sprzątamy sobie w szafkach jakieś tam, wiecie, generalne porządki, wrzucamy stare jakieś takie ubrania, w których nie chodzimy. Dlaczego by też tego nie zrobić z naszym ciałem? Przecież my naturalnie to robimy, te porządki, prawda? Więc też naturalnie powinniśmy robić takie generalne porządki z naszym ciałem. Oczywiście nasze ciało jest wyposażone w pewne mechanizmy, komórki i tak dalej, które powodują, że my kiedy śpimy. To te komórki nam się regenerują, oczyszcza się ciało, regeneruje się wątroba, nerki, prawda, usuwamy te wszystkie toksyny, ale to jest bieżące sprzątanie. A jeżeli wrócimy do początku tego, co mówię, czyli że no właśnie, gdzieś tam może trochę za dużo tych stresów, może trochę za dużo tego jedzenia niezdrowego, może za dużo tych suplementów zamiast tej diety, może za mało regeneracji, to może warto właśnie zastanowić się. Czy nie potrzebujemy jakichś takich głębszych porządków, bo może ta nocna w fazie głębokiego snu, może ta nie wystarczy. A wiadomo, że często zarywamy te noce, prawda? Nie pracujemy na co dzień z kortyzolem, a jakby ta nocna, ta nocna regeneracja, ona nie uwzględnia tego wszystkiego, o czym mówię tak? tych stresów, bo ciało jakby do mnie ma, że ty się tych emocji pozbędziesz na bieżąco w ciągu, w ciągu dnia, ale że my tego nie robimy, bo nas tego nikt nie uczy, w szkołach nas tego nie uczy, no to tak to się wszystko się niestety w nas kumuluje. Więc więc, więc co w takim razie, co w takim razie można zrobić? Można zastosować właśnie taką delikatną, taką delikatną regenerację. A już nie powiedziałam o tym, słuchajcie, jak możemy doświadczyć, skąd mogę wiedzieć w ogóle, że, że ja potrzebuję oczyszczenia? Czy znaczy, wiadomo, że każdy z nas w dzisiejszych czasach potrzebuje takiego detoksu, ale generalnie możesz to poczuć przez różnego rodzaju symptomy, świadczące o tym, że gdzieś tam tych toksyn jest za dużo. To są bóle głowy, bóle migronowe, niski poziom energii, bezsenność, wahania nastrojów, uczucie niepokoju, takie poddenerwowanie, zatrzymanie wody w organizmie, niestrawności wszelkiego rodzaju, gazy, czy też wspomniane przeze mnie wcześniej choroby cywilizacyjne. No i teraz słuchajcie, dlaczego wiosna? Czemu akurat wiosna? Naturalnie wiosną my się budzimy do życia. Naturalnie zobaczycie, że nas wiosna, natura zaprasza do tego, żebyśmy gdzieś tam tego jedzenia mniej. I bardziej gdzieś tam włączyli taki post w sobie naturalny, bo kończą się zapasy po zimie, a na wiosnę jeszcze na te wiosenne noweliki, na te wiosenne warzywa i owoce jeszcze trzeba trochę poczekać. Więc to też taka zachęta trochę dla nas, żebyśmy przystopowali z jedzeniem, oczyścili nasze ciało, ale ja zawsze powtarzam, że oczyścili ciało, ale również oczyścili ducha. I co Wam mogę zaproponować? Słuchajcie, co Wam mogę zaproponować? Mogę Wam zaproponować fantastyczny program, który stworzyłam na bazie po prostu takiego wielkiego przepływu, bo w ogóle tego nawet nie planowałam, Wiosenna Ciało Aktywacja. Wiosenna Ciało Aktywacja to taki program dla kobiet przede wszystkim, który ma na celu ale oczywiście też jeżeli chcą mężczyźni zapraszam, który ma na celu zaktywować wasze ciało do, do wiosny, do lata do takiego życia, do większej witalności do energii, do poprawy waszego zdrowia do, do prowadzenia waszego zdrowia, waszych wyników badań na lepsze tory do dodania blasku waszej skórze do złapania jakiejś takiej lepszej kondycji odżywienie, wzmocnienie, doładowanie waszego ciała, oczyszczenie z toksyn 14 dni można przez 14 dni cuda zrobić z, z, z oczyszczeniem ciała. Przez 14 dni będziemy pracować właśnie w temacie wiosennego oczyszczania. O co tutaj chodzi? Super efekty osiągniesz, jeżeli wprowadzisz sobie przez 14 dni codziennie koktajl lub sok na bazie konkretnych produktów to może być seler, to może być naciowy, to może być spirulina chlorella, tak, trawy pszeniczne to mogą być różnego rodzaju buraki, marchewka jabłko, ananas, takie produkty które oczyszczają naturalny nasz organizm z toksyn właśnie w postaci koktajli lub soków, jeżeli wprowadzisz chociaż jeden posiłek, który będzie bardzo mocno ożywiający twoje ciało w postaci najlepiej sałatek, surowek, warzyw surowych Oczywiście można też zastosować różnego rodzaju inne techniki, techniki, typu sanie oleju, typu zakwas buraczany, typu rosół warzywny, typu przyprawy, typu, typu przyprawy przeciwzapalne, herbatki oczyszczające, ziołowe, pokrzywa, rumianek, melisa, koper włoski. I właśnie w taki sposób my będziemy. Pracować przez te cztery tygodnie. Skomponowałam dla Was 14-dniowy jadłospis, ale to nie jest taki jadłospis, że każdy posiłek Wam wymyśliłam, tylko właśnie tutaj skupiłam się na stworzeniu takich super składników na koktajle, soki i właśnie jeden lunchbox, generalnie jeden posiłek w ciągu dnia, który zastosujesz. Plus te wszystkie metody, które znam, które osobiście sama stosuję, a są one pochodzenia medycyny ajurwedyjskiej, które mają Ci pomóc oczyścić naturalnie Twoje. Ciało z toksyn. Wiadomo, że tutaj też będziemy się opierać, bo to tego też zachęcam, jeżeli chcesz, też indywidualnie do tego podejść. Wszelkiego rodzaju produkty, które nie są smażone. Na jakiś taki właśnie tłuszczu, żadne fast foody, tak? Tylko gotowane, parowane, lekko podduszane, surowe, warzywa, owoce, odrobina tłuszczu, ale jako dobrej jakości. Ale też taka naprawdę niewielka ilość. I oczywiście odstawiamy na ile się da masło, nabiał, jaja, chociaż ja generalnie nabiału nie spożywam i też wiele o nabiale czytam. I z tego, co jakby tutaj taką, jakby taką konkluzję z tego wszystkiego wyciągam, taką, że tak naprawdę nabiał mogą spożywać osoby zdrowe, które nie mają problemu właśnie z trądzikiem, jak ja, które właśnie od razu mają problem na, na skórze w postaci różnych krostek, kiedy zjedzą nabiał, ale też jeżeli mają Dęć, nie mają gazów, nie mają problemów niestrawności, wysypek, astry, jakichś takich różnych alergii skórnych, tak to te osoby mogą jak najbardziej nabiał spożywać, ale generalnie tutaj wiele osób holistycznego podejścia mówi o tym, żeby to było raz, dwa razy maksymalnie w tygodniu jakaś tam ilość nabiału i to naprawdę nam wystarczy, my możemy nabiał, generalnie wapń, tak, czerpać z wielu innych źródeł, chociażby sezam, pestki, nasiona, szpinak, jarmuż, Migdały, tam jest masa, masa masa wapnia my nie potrzebujemy absolutnie pić mleka krowiego czy koziego żeby, żeby dostarczyć sobie te wszystkie składniki mineralne to wiecie pamiętajcie że za tym wszystkim też w dużym stopniu idzie reklama idą do jakby koncerny prawda mleczne i tak więc oczywiście ostawiamy kawę, to będzie dla mnie trudne, ale ja tutaj będę z wami alkohol, czarną herbatę na rzecz właśnie tych naparów, ziółek. Ostawiamy pieczywo w miarę możliwości. Jest to jak najbardziej wykonalne, ale też jeżeli raz na jakiś czas gdzieś tam to pieczywo wprowadzimy, to się nic złego nie dzieje. Ale za to właśnie tutaj dodajemy sobie kaszę gryczaną, yy, brązowy rycz, soczewice, ciecierzyce. Jak najbardziej możemy to sobie dodać. Jak najwięcej warzyw, jak najwięcej owoców, jak najwięcej zdrowych tłuszczów, jak najwięcej naparów, jak najwięcej nawodnienia. I to jest taki plan, który właśnie dla Was przygotowałam. Mm, wszystko tutaj powiedziałam, co miałam ochotę Wam powiedzieć, więc tak to by wyglądało, słuchajcie. Do tego dodamy sobie różnego, właśnie ro, różne metody, takie, które będą wzmacniały proces oczyszczania. Oczywiście, na tyle, na ile to jest możliwe w zasięgu Twoich rąk. I to, o czym my zapominamy, jeżeli chodzi o temat, regenera o temat oczyszczania, o temat, jeżeli chodzi o temat właśnie takiego odżywienia na wiosnę, który jest, przypominam, czymś naturalnym dla naszego ciała, to temat regeneracji. Temat regeneracji. Ponieważ my potrzebujemy uczyć się właściwie regenerować, Codziennie, tak naprawdę. I to nie jest tak, że my teraz musimy, musimy pójść na trzy tygodniowe spa, jakieś, jakieś sanatorium, żeby w ogóle odpocząć. To powoduje, że my jeszcze bardziej blokujemy się na tą codzienną regenerację. My możemy zapewnić sobie regenerację tu i teraz, jeżeli potrzebujemy, wziąć kilka głębokich oddechów, wdech, wydech, ale szczególnie wieczorem pod koniec dnia, zastosować 5-10-minutowy relaks, ale skuteczny, nie z telefonem w ręku. To też usuwa wszelkiego rodzaju toksyny, a takie bardziej mentalne, emocjonalne. A pamiętajmy, że z totalnej biologii to właśnie emocje są powodem w głównej mierze, ale też tak, takie tutaj można powiedzieć, schematy rodowe, połączenia rodowe są powodem naszych różnych dolegliwości. Nadwaga, żylaki, tarczyca, cholesterol, nadwaga, cukrzyca, to wszystko może mieć też połączenie tutaj z totalną biologią, z takim właśnie podejściem medycyny wschodniej, tak, że, że nasze problemy zdrowotne mają swoje podłoże w naszym mentalu. Więc dlatego też w moim programie wiosennej ciała aktywacji zawarłam ten temat regeneracji. Ja Wam pokażę, w jaki sposób możemy, możemy regenerować się, oczyszczać z toksyn emocjonalnych, wzmacniać siebie. Połączeniu właśnie z odpowiednią dietą, z odpowiednim oczyszczaniem ciała. Do tego dochodzi oczywiście temat aktywności fizycznej. No niestety my trochę się mało ruszamy. I im więcej się ruszamy, tym lepiej. A szczególnie, kiedy się chcemy oczyścić ciała, nawet jeżeli sama, tak jak mówię, chcesz na przykład podjąć się takiego oczyszczania dwutygodniowego na podstawie koktajli i, i powiedzmy, chcesz sobie jeszcze dołożyć jakieś takie, powiedzmy, zupy gotowane, to jak najbardziej wtedy um, trzeba tutaj dołożyć ruch, aktywność fizyczną, ponieważ ruch powoduje, że my te toksyny łatwiej, toksyny łatwiej uwalniamy z naszego ciała. Więc temat regeneracji, temat aktywności fizycznej, tutaj też zaznaczam, nie chodzi o to, żeby teraz iść na siłownię i po prostu wyciskać siódme poty z siebie, chociaż jak najbardziej jestem za, ponieważ przez potmy też usuwamy toksyny. Bardziej chodzi o to, żeby tutaj zadbać o taką stronę ruchu generalnie w naszym życiu, a ten ruch może być wszelaki, to może być aktywność spontaniczna, to może być sprzątanie, spacer, bieganie, to może być zabawa z dziećmi, to może być basen, to mogą być rolki, to może być pilates, yoga, to może być taniec intuicyjny, przy okazji złapiesz sobie kontakt z ciałem i swoimi emocjami, także... Tutaj chodzi o to, żeby w ogóle wprowadzić nawyk ruchu w Twoim życiu, żeby zapraszać ten ruch do siebie naturalnie. Więc yy, na tym będzie polegał mój program wiosennej ciało aktywacji I kochane, ja Was bardzo gorąco do tego programu. Zapraszam. Ja w ogóle nie miałam tego, tak jak mówię, na myśli, ale poczułam, że Ty Wy tego potrzebujecie, że, że każda z was. Będzie czuła naprawdę ogromną moc płynącą z takiego oczyszczenia, doładowania, ale tak jak powtarzam, w sposób holistyczny, w sposób naturalny, w sposób taki intuicyjny, w kontakcie z ciałem, z zasobami. Dzięki temu też poznasz wiele różnych metod, które właśnie pomogą Ci na bieżąco usuwać toksyny, o, o usuwać emocje, regenerować się. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy się na bieżąco oczyszczali z nagromadzonych toksyn, myśli, uczuć, yy, sytuacji i przywracali tą naszą naturalną homeostazję. Ja przypominam to na lewo i prawo, nasze ciało naturalnie dąży do homeostazy. Nasze ciało naturalnie dąży do osiągnięcia optymalnej masy ciała. Nasze ciało naturalnie dąży do tego, żeby żyć w rytmie dobowym przy okazji oczywiście, fajnie jeżeli znamy naszą cykliczność jako kobiecą cykliczność związaną z menstruacją. Faza przedowulacyjna, faza lutealna, tak? Co tutaj się też dzieje, żeby też tutaj to wszystko widzieć, i w zgodzie z tym też wprowadzać różne nawyki, ale również też i oczyszczanie ciała. O co tutaj chodzi, żeby też nie wbrew sobie, wbrew swojego, swojemu brakowi energii, motywacji, tylko właśnie na tyle, na ile ja potrafię. Kochani, bardzo was w ogóle zapraszam do takiego oczyszczania. Nie tylko na wiosnę, można też takie praktyki sobie stosować raz na jakiś czas po prostu, ale generalnie wiosna nas do tego zaprasza, żebyśmy właśnie Zaczęli te nasze ciała oczyszczać, wzmacniać, aktywować. Tak, ciało, aktywacja do działania. Jakich efektów się możesz spodziewać? po takim oczyszczeniu wiosennym, mówię, to nie jest, myślę, fitness, jakieś tam diety sokowe i tak dalej, tylko wszystko w takim holistycznym wsparciu naszego organizmu, bo nasz organizm dobrze wie, czego potrzebuje i też on pragnie się oczyszczać. A kiedy my wysyłamy intencje do umysłu, tak teraz chce się oczyścić z moich toksyn, z moich. Wszystkich jakichś tam y, zaleciałości, to to się zacznie dziać, bo umysł pracuje z ciałem, ciało z umysłem, współpraca, nerw błędny, umysł y, jelita, tak? Więc, y, więc tutaj jakby absolutnie jesteśmy prowadzone też przez nasze ciało. Efekty będziesz czuła się lekko po zjedzonych posiłkach, będziesz miała takie poczucie oczyszczenia żołądka, oczyszczenia jelit, poprawi się Twoje trawienie, przyspieszy się Twój metabolizm. Usprawnisz wkłania ro, różnego rodzaju składników odżywczych z pożywienia, pozbędziesz się nadmiaru wody w organizmie, tak? Zejdzie takie opłuknięcie, ale też ociężałość. Możliwe, że schudniesz kilogram półtorej, może dwa, nie wiem tego, na jakim ty jesteś etapie, prawda? Wzrośnie Twój poziom energii, będziesz miała lepszy sen, odczujesz przede wszystkim znaczną ulgę, jeżeli chodzi o Twój brzuch, wzdęty, ale też poprawi się Twoja skóra. Zobaczcie, wiele kobiet, które tutaj, nawet ja obserwuję jakieś na Instagramie, mówią, że już po tygodniu picia soków <laughs> czy też koktajli, ale też jakby równocześnie jedząc takie jakby normalne zdrowe posiłki, tak? Nie jakieś tam redukcje. Kobiety widzą znaczną poprawę w jakości swojej cery, więc dodatnie takie blasku cer cerze, zaaktywowanie ciała, tak, zaktywowanie różnych narządów w naszym ciele. To wszystko jesteś w stanie w ciągu 14 dni wypracować. Poprawi się Twoje wyniki badań, to, to, to nie ulega wątpliwości. Więc też będziesz czuła więcej energii na co dzień, będziesz bardziej skupiona. Tak, 14 dni wystarczy Twojemu organizmowi, żebyś poczuła już takie efekty. Oczywiście, to będzie zależało od tego, jak będziesz pracowała, jak będziesz tutaj zaangażowana w ten cały proces, ale ja tutaj przygotowałam dla Was, słuchajcie, naprawdę super rzeczy, i szkoda by było, jakbyście nie, 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 nie wykorzystały tego. Cena jest w tym momencie promocyjna 119 zł, ta cena też do mnie przyszła, powiem Wam tak intuicyjnie bardzo, bo zastanawiałam się właśnie jaką tutaj cenę dać, więc zapraszam wam, Was z każdej możliwej strony, ze strony ceny promocyjnej, ale również zobaczcie to jest termin 5 kwietnia zaraz po świętach, wiadomo, że przez święta lubimy sobie gdzieś tam bardziej podjeść, tłusto i tak dalej, jakieś tam słodyczy, słokoci, więc super moment po świętach, po prostu zabrać się za siebie, przygotować się pięknie do sezonu letniego, bo wiecie, te nawyki, które my wdrożymy, to będą takie delikatne nawyki, ale bardzo skuteczne i takie bardzo zharmonizowane, więc to już wam da pewne podłoże, żeby kontynuować pewne nawyki, których się nauczycie przez okres maja-czerwca i żeby cieszyć się tą sylwetką, o której każda kobieta pragnie na wakacje, ale na lata. A nie na lato, my nie pracujmy do, od lata do lata, od lata do lata, tylko weźmy się na, na te nasze zdrowie tak bardziej holistycznie, znajdźmy motywację. To o motywacji będę mówiła, ponieważ my musimy sobie uświadomić, uzmysłowić, po co my tak naprawdę to wszystko robimy, że to nie tylko chodzi o to, żebym teraz po prostu ja miała lepszą sylwetkę i schudła, schudła 2 kilogramy, ale generalnie moja jakość mojego życia się poprawi, polepszy więc popatrzcie więc na to w taki sposób bardziej właśnie holistyczny, to tylko Was bardzo mocno zachęcam. Ja też oczywiście prowadzę sesje jeden na jeden, gdzie indywidualnie już patrzymy pod konkretne przypadki i pracujemy tutaj bardzo tak Szczegółowo nad daną osobą i danym przypadkiem, więc też Was bardzo gorąco do tych sesji zapraszam. Tyle w temacie wiosennego oczyszczania. Tak, jestem za wiosennym oczyszczaniem. Tak, wiosna jest super momentem i tak możesz to zrobić sama, ale też w grupie pod, pod prowadzeniem masz większą motywację, bo się podpinasz pod e, energię kolektywną. I też, jakby chcesz wywiązać się z tego zobowiązania, też to, że zapłaciłaś za to, powoduje, że masz większą motywację. Tak to działa, tak działa nasz umysł. Więc, jeżeli jesteś otwarta na moje prowadzenie, to cię bardzo gorąco zapraszam. Na pewno nie, 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 będziesz, nie będziesz zniechęcona, nie będziesz, nie wiem, nie poczujesz, że, że, że to jednak był zły pomysł, tak. Mm, więc bardzo, bardzo Cię zapraszam. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Ja też pod tym, pod tym wideo napiszę Wam tutaj w opisie link do tego programu, żebyś dowiedziała się więcej o niego, o nim. Też jeżeli zapiszesz się na mój newsletter, to dołącz do takiej specjalnej grupy osób, które są zainteresowane właśnie tym, tym programem i równocześnie dołączyć do tego live'a, który będzie w piątek, 5 kwietnia, gdzie dużo powiem o oczyszczaniu, o diecie, o aktywności fizycznej, jak to wszystko ugryźć, jako strategię dobrać, żeby to działało, a równocześnie jeszcze nie podejmujesz decyzji, żeby, żeby być w tym programie, możesz tylko odsłuchać i po prostu zrezygnować z programu, więc tutaj pozostawiam Ci dowolność. Tyle w tym temacie. Zasubskrybuj kanał. Bardzo Cię proszę daj komentarz, co w ogóle o tym sądzi. Jeżeli Ci się film podobał, polub go to też spowoduje, że dotrę do większej liczby osób i może więcej osób będziemy mogli uświadomić w temacie świadomego, zdrowego odżywiania i dbania o swoje ciało, o swoje zdrowie. To jest przecież tak bardzo ważne. Trzymajcie się cieplutko, pa! pa.